proszę. Według mnie jeszcze jest minut. Już jest 12. 14. No wreszcie jeszcze jest minuta. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Grzybowski, jestem doktorantem w grupie materiałów spintronicznych i mam dzisiaj przyjemność opowiedzieć nieco o efekcie fotoelektrycznym. Najpierw zacznę od historii, od tego jak to było, jakie nazwiska były ważne. Później przejdę do zagłębienia się trochę w fizykę tego zjawiska, w jakieś szczegóły. I na końcu sporą część poświęcę na główne dzisiaj zastosowanie tego efektu, czyli spektroskopię. Myślę, że to będzie z pożytkiem. A więc jedno z takich najbardziej fascynujących dyskusji w fizyce brzemienną, w różne wspaniałe odkrycia, nagrody i prace, to była ta, która się działa na przełomie XIX i XX wieku, w przededniu mechaniki kwantowej. No i jednym z tych wymiarów elementów była dyskusja o świetle, o naturze. Z jednej strony falowej, z drugiej strony cząstkowej. No i od wieku wtedy już widziano, że światło wykazuje szereg takich zjawisk, które są charakterystyczne dla fali. Chociażby, żeby przypomnieć doświadczenie Junga, czyli dyfrakcję na szczelinie, interferencje. No teorię rozchodzenia się światła jako fali sformułowaną przez Huygensa i to wszystko jakoś ukoronowane wyznaniami Maxwella dotyczącymi elektrodynamiki. No i to było z jednej strony coś, co ludzie widzieli i kojarzyli światło z falą, ale z drugiej strony już sam Newton był zwolennikiem takiej teorii, że światło to raczej cząstki. No i pod koniec XIX wieku były jeszcze dwa takie, między innymi dwie takie ważne problemy, których się nie udawało wyjaśnić za pomocą fizyki klasycznej. Jedna to była promieniowanie ciała doskonale czarnego, ponieważ klasyczna teoria przewidywała, że promieniowanie takiego ciała w małych długościach fali, czyli dużych energiach, powinno bardzo rosnąć do nieskończoności, a tego nie obserwowano. I drugą taką rzeczą, no i tutaj pojawił się Planck i jego rozkład. I drugą taką rzeczą, o której dzisiaj chciałem właśnie opowiedzieć, na której się skupić, to jest ten efekt fotoelektryczny. Po raz pierwszy został zaobserwowany przez Herca, który zajmował się potwierdzeniem eksperymentalnym równań Maxwella i on doświadczalnie badał promieniowanie radiowe. No i zasadniczo on prowadził wiele różnych eksperymentów w różnych konfiguracjach, ale co do idei, no to po pierwsze był jakiś układ, który emitował falę elektromagnetyczną długości radiowej. Najważniejsze to jest to, co jest tutaj, czyli taki iskiernik, przerwa pomiędzy dwoma przewodzącymi materiałami. No i przeskakiwanie iskry tutaj powodowało emisję fali radiowej. I drugą część tego układu stanowił odbiornik, jakiś rodzaj anteny, który on w różnych miejscach stawiał, no i obserwował, że ta fala elektromagnetyczna powoduje także tutaj przeskok iskry, czyli indukowanie się jakiegoś prądu w tej pętli. No i jego doświadczenia właśnie miały za zadanie potwierdzenie tych doświadczalnego fal radiowych, ale w związku z tym, że to w dużej mierze się opierało właśnie o takie obserwacje tych iskier, no to on stwierdził, że ponieważ te iskry i te przerwy tu były często bardzo małe, żeby widzieć lepiej te iskry, to on osłoni ten odbiornik, żeby było po prostu ciemniej. No i się okazało, że w momencie, kiedy on osłaniał ten pierścień różnymi materiałami, to tych iskier wcale nie było widać lepiej, tylko widać było je słabiej. No i później zauważył, że decydującą oczywiście rolę to odgrywa to osłonięcie od strony nadajnika, no i że to też zależy od rodzaju materiału, z jakiego jest ta przesłona zrobiona. No i później zauważył, że rozszczepiając tutaj,
albo jeżeli go nie ma, to słabi. No, on zaobserwował taki efekt, ale nie sformułował do tego teorii, umarł w latach 90. wkrótce potem. No i takie doświadczenia nad efektem fotoelektrycznym prowadził Halbach, to był przez jakiś czas współpracownik Herca. No i on wykonywał takie bardzo wdzięczne doświadczenia polegające na tym, że brał jakiś kawałek metalu tutaj i on oświetlał go po prostu promieniowaniem nadfioletowym. No i zauważył pewną taką asymetrię, to znaczy, jeżeli ten metal był naładowany ujemnie i oświetlał go tym promieniowaniem, no to okazywało się, że ten metal się rozładowywał. A jeżeli robił to dostatecznie długo, no to mógł nawet przejść naładowany dodatnio. Natomiast jeżeli on od początku był naładowany dodatnio, to w zasadzie nic się nie zmieniało, to nic nie obserwował. No to badał za pomocą takiego elektroskopu zwykłego. To zdaje się były jakieś blaszki cynkowe, ale to też różne materiały. Oprócz tych badaczy to byli jeszcze inni, taki włoski fizyk Augusto Righi. On chyba bardziej chyba znany jest Marconi, jego uczeń, to ten od radia. I był jeszcze taki rosyjski uczony Stolietow, który też zajmował się efektem fotoelektrycznym. A oprócz tego badał, zdaje się, podatność ferromagnetyków. No i mniej więcej to się działo dużo rzeczy równolegle, też koniec XIX wieku. Thomson udowodnił istnienie, wykazał, że istnieje coś takiego jak elektron i wyznaczył stosunek ładunku do masy poprzez odchylanie w polu elektrycznym i magnetycznym promieniowania katodowego. Więc to już mniej więcej w tym czasie zaczęto się posługiwać pojęciem elektronu. No i Thomson dostał Nagrodę Nobla, zresztą bardzo płodny był zespół, bo 7 jego asystentów też dostało Nobla i jego syn także dostał Nagrodę Nobla. I jeszcze jeden bardzo ważny, który badał efekt fotoelektryczny, to był Lenard. On zajmował się w ogóle promieniowaniem katodowym, podobnie jak Thomson. I on w związku z tym, że już wiedziano, że promieniowanie katodowe można wywołać poprzez oświetlanie nadfioletem, to on opisał taką zależność, że energia takiego promieniowania katodowego zależy od częstości badającego światła. To jest bardzo ważne. On używał różnych źródeł tego promieniowania nadfioletowego, no i w ten sposób ustalił, że w zależności od źródła to ta energia tych promieniowani może być energia promieni katodowych, czyli elektronów magnetycznych, to może być różna. No więc podsumowując, to co obserwowano, to to, że jeżeli jakiś metal jest oświetlany promieniowaniem nadfioletowym, to wybijany jest z niego elektron. Ale obserwowano też szereg związanych z tym takich charakterystycznych zależności. Po pierwsze to było to, że jest obserwowana zależność progową, to znaczy ten efekt wybijania elektronów to zachodził dla fali elektromagnetycznej powyżej pewnej energii, to znaczy dla niskich energii w ogóle nic się nie działo, niezależnie od tego, jak intensywnie byśmy oświetlali, jak długo byśmy to robili. Przepraszam, niskie energie to znaczy czerwone światło, czy tak? No to tak, tak, symbolicznie. Natomiast powyżej pewnej... No, im dłuższa fala świetna, tym niżej. Nie, to dobrze, 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 ale ponieważ jeszcze żeśmy ani pół słowa nie powiedzieli o fotonie, czy tam o energii fotonu, to tylko powinniśmy się posługiwać długością fali albo częstością. No i dlatego tu jest namalowana długość fali. Tak, tak, on powiedział o tam energii, ale rozumiem, że to tak troszkę na wyrost. Tak, tak, no to może uprzedzam to, co zaraz będzie. Tu możemy mówić o długościach fali, że dla pewnych dużych długości fali nie obserwowano tego i dopiero powyżej jakiejś pewnej progowej długości obserwowano wybijanie elektronów. No i
mała, żeby pewnie... Tak, tak, oczywiście. Na dużych długości nie obserwujemy, a poniżej jakiejś długości jest obserwowany ten obiekt, tak jak jest na... No i tak naprawdę można by było sobie wyobrazić jeszcze wtedy, że to nie było zupełnie oczywiste, bo jeżeli bym wziął właśnie jakieś takie czerwone światło i oświetlał dostatecznie długo, to efektywnie mogę pompować jakoś w cudzysłowie ten materiał i w zasadzie nie było jasne, dlaczego ten efekt nie zachodzi. No i wtedy Einstein w 1905 roku sformułował taką teorię, że promieniowanie elektromagnetyczne, to które pada, ono się składa z jakichś kwantów energii, które są niepodzielne i one mogą być absorbowane albo emitowane jako całość. No i on używał tych pojęć, które też jakoś ostatnio... To już wiedział Planck, nie? Bo to jest 905 rok, a w 900 roku Planck już powiedział o tym, że są kwanty energii. Tłumacząc to drugie zjawisko, które pan sam... To nie była tak powszechnie akceptowana, prawda, że już wszyscy tak opowiadali. Ja nie powiedziałem, że była powszechnie akceptowana, powiedziałem tylko, że Einstein wiedział już od Plancka, że pojęcie kwantów energii już zostało wprowadzone i to nie jest w tej pracy zostało wprowadzone, tylko 5 lat, 6 lat. Znaczy, jeżeli się pamiętam, to było jakiś taki subtelność, że Planck tam mówił o tych oscylatorach harmonicznych, które gdzieś absorbują porcje rzeczywiście takie energii jako całość. Porcje. Tak. A tutaj zostało to zaaplikowane do wyjaśnienia tego efektu fotoelektrycznego i Einstein stwierdził, i też zarównanie się pojawiło, które widać tutaj, że energia kinetyczna takich elektronów, maksymalna energia kinetyczna elektronów, które są emitowane w takim efekcie, jest proporcjonalna do częstości. No i to wszystko jest pomniejszone o jakąś taką charakterystyczną dla danego materiału pracę wyjścia. No coś, co mówię, trudno właśnie napisać w ten sposób. Tak, bo tutaj jeszcze jedno założenie, że to jest takie oddziaływanie jeden na jeden. Jeden foton, jeden elektron. Tak jak Planck mówił, że tam jakaś była wymiana, coś tego innego, a tutaj jest jasno, bo jeden foton, jeden elektron. Jeden kwant energii. Jeden kwant energii. No i to, ten, jakby badania rozwijały się dalej, tą energię kinetyczną, maksymalną energię kinetyczną elektronów można było badać na przykład tak, że oświetlany jakiś metal promieniowaniem, na przykład sód, tak jak w tym wypadku, on był otoczony jakimś innym metalem, jakąś elektrodą, przykładano różnicę potencjałów i taką, żeby wyhamować te emitowane elektrony. No i w momencie, kiedy przepływ prądu, czyli tych elektronów stąd tu ustawał, no to można było przetłumaczyć to napięcie, które tam przykładano, na energię kinetyczną. No i takie pomiary robiono dla różnych materiałów. Tu akurat już w latach 20. Przykładowo właśnie takie krzywej zależność progowa i liniowa do napięcia, czyli maksymalnej energii od częstości. Ja mogę zrobić jeszcze uwagę taką historyczną, że może ja za mało wiem, żeby robić, ale jednak w tym 905 roku, jak to Einstein sformułował to swoje prawo, to różne takie zależności od energii fotoelektronów, tej maksymalnej od częstości, to były próbowane. Bardzo różne. To tam, nie wiem, idzie Lomianowe, pół kwadrat, ich logarytm jakiś tam jest bardzo dziwaczny. Temu Einsteinowi to mało kto wierzył, że to jest tak naprawdę zero i potem tam coś. I dlatego też praca Einsteina nie była jakoś tak głęboko przyjęta i to dopiero właśnie gdzieś w 20 latach zaczęto robić te pomiary znacznie dokładniejsze energii, funkcji częstości, no i wtedy się to
przyczyna, w szczególności dla takich lekkich z pierwszej i drugiej grupy, to może być też w obszarze działania. No i może też przechodząc do jakichś takich paru uwag o samym efekcie. Co na tej tablicy? To te liczby to są te pracy wyjścia? Tak. Zjawiska mają wpływ na kształt tego widma, które obserwujemy. No i
promieniowania pada na próbkę, na materiał, no to elektron jest wzbudzany o tą energię omega, określone omega. No ale on jest w tym pierwszym etapie, można powiedzieć, że on jest wciąż w tym materiale, więc on jest wzbudzany z poniżej poziomu termiku, z jakiegoś poziomu, gdzieś tam do wysokich energii. Więc tak jak w każdej spektroskopii optycznej to jest, no to tutaj gra rolę i moment przejścia, i gęstość stanu, która jest gdzieś tam w tych wysokich energiach. Na szczęście to bardzo jakoś tam nie przeszkadza, ale trzeba o tym pamiętać, że to też ma znaczenie. Drugi etap, który można tak wyróżnić, to, no to jest to, że elektron... Ja czegoś nie zrozumiałem, ja bym się... Na dole to rozumiem, jest wszystko, ale dlaczego, jak z tego, z tej blachy to światło wybija ten elektron, to gdzie ta gęstość stanu, w czym u góry ma odgrywać rolę? W próżni? No to do próżni, to gdzie jest ta gęstość stanu? Jak ta gęstość stanu, w czym? Znaczy to jakieś, to są poziomy energetyczne, które są powyżej energii. No ale to one są wszystkie. Swobodne elektrony. No, co robi? Wylatuje blacha tu w powietrze i koniec, nie? Puste, tak, takie puste, nieobsadzone stany. No jak, swobodne są te elektrony, jak już wyleci z tego metalu. No tak, jak już wyleci, to nie. Zanim wyleci, może odczuwać się. Ale tam jest, ja nie wiem, może źle umiem czytać, ale bardzo możliwe, ale napisane jest, że to jest, rozumiem, że już tam jest energia próżni, czy już jesteśmy po... Nie, jest materiał. Jeszcze w kryształach, ale musi dojść do powierzchni, prawda? Tu się też rozprasza. Z lewej strony jest dzięki temu kryształ, a z prawej jest... Może trzeba zobaczyć, że tak naprawdę kryształ jest po lewej stronie, a próżnia jest po prawej stronie. Tam jest to narysowane na dole. W wyniku ten elektron, w wyniku absorpcji kwantu zmienia energię, ale ciągle jest związany w kryształe. W jednym z tych pasm jakiś taki cholernie wysoki, być może strasznie wysoki, ale wewnątrz kryształu. I ten worek, który wisi, to są rozproszone elektrony. Ale on już ma energię powszechnie Fermiego, to już jest swobodne. Ale ciągle jest wewnątrz kryształu. Ale jest wewnątrz kryształu. Ciągle odczuwa działanie siły pochodzące od reszty kryształu. Jak któryś tak. I odczuwa strukturę, prawda? Strukturę, tą swobodną strukturę, rozumiesz? Jego swoboda polega na tym, że on ma energię powyżej energii Fermiego, ale jego propagacja i dyspersja jest związana z tym, że jest w ośrodku materialnym. Tak jest, szurek inaczej się odwróci. No w każdym razie, oprócz tego, co tutaj powiedziałem jeszcze, może być tak, i to też się obserwuje, że ten elektron w momencie, kiedy on jest wybijany, traci część swojej energii na jakieś wzbudzenia. W szczególności może na przykład wybić jakiś kolejny elektron. Na pewno może zmniejszyć swoją energię na różne sposoby. I mogą też jakieś wtórne elektrony być wybijane. No i to obserwujemy też jako takie tło w niskich energiach od elektronów wtórnych. No i dalej to jest już przejście do próżni. No i to jest... No i właśnie dlatego mnie ten rysunek zaniepokoił. Co to znaczy ten nos? Na samej, po prawej stronie ten. Co to jest? Co to jest? To jest rysunek. No to jest rozkład. Już jesteśmy poza kryształem. Rozkład energii elektronu w próżni. Elektron się ubiera, wychodząc z kryształu, ubiera się w różne rzeczy. Teraz powoli, bo jak dwie osoby naraz mówią, to jest jak łonik i olejnik. To tam nie ma sensu rozumieć, co to by chciał. Więc jak to... Tempem pan wytłumaczy, co to jest za ten rysunek. No ja rozumiem, że tutaj to jest na takiej osi jest energia, która rośnie do góry, a to jest już w tym momencie intensywność, którą obserwuję na przykład używając jakiegoś detektora. Ale ta pozioma linia to jest urzędna z, rozumiem, w kierunku prostopadłym do powierzchni kryształu.
Podziała linia to jest energia zero. Energia. To jest energia zero próżni. Przejście przez. Ale dobrze, to już zupełnie nie rozumiem. Dlaczego jak elektron się wyrwał z kryształu, to ma mieć taką niejednoznaczną. Dlatego, że te elektrony, które są na samej górze, ta pozioma. Na samej górze, tutaj góra ma. Jakby pan pokazał palcem. To są też szczęśliwe elektrony, które. Ale co to znaczy na samej górze? Gdzie jest? Na samej górze po prawej stronie ta pozioma. O, to ta część poziomu. To jest odcięcie, to jest maksymalna energia elektronów, które tak szczęśliwie pochłonęły swój kwant, że z całą energią wybiegły z prądu. Natomiast część elektronów, i to pan przed chwilą powiedział, propagując się z wewnątrz kryształu do powierzchni, straciły część energii, na przykład na proces kreowania par elektron-dziura albo jakichś innych wzbudzeń elementarnych, i pozostałością tych wszystkich procesów elementarnych wewnątrz kryształu jest ten skomplikowany kształt elektronów o energii mniejszej niż energia maksymalna, czyli energia fotonu minus praca wyjścia, aż do energii zero z dokładnością do pomiaru. Bo to są te wszystkie elektrony, którym udało się opuścić. Ja rozumiem, tylko dlaczego, co to jest ta linia czarna na malowaniu? To jest gęstość tych elektronów, która w tym. Dlaczego ona ma takie dziwne charakterystyczne maksyma i minima? Ma różne, znaczy to jest kształt, zależy od konkretnego. To jest materiału. Po prostu tak namalowane, namalowane. Na odczep się akurat tak wyszło, tak, to jest charakterystyczne. Tak może być, ale nie już. To znaczy się, tam można by cokolwiek narysować. No prawda. Nie, to zależy od materiału. Następny rysunek pokazuje, co może być. Czyli to nie jest generyczny rysunek, który by powodował, że się. To może pokażę konkretne przykłady. Tutaj na przykład widmo, które uzyskuje się dla badania srebra i okolice energii wiązania równej 0. No i widać punkty pomiarowe, że one dobrze bardzo odzwierciedlają kształt rozkładu Fermiego. No i to takie eksperymentalne, dobre ale to. Tu na przykład rzecz w zakresie energii, widmo takiej fotoemisji dla złota. No i to co widać, to że w energiach, które odpowiadają bliskich, ale poniżej energii Fermiego, są elektrony zbudzone z poziomu z pasma, a później gdzieś o dużych bardzo energiach wiązania są te z poziomów rdzeniowych, takie wąskie piki o dużej intensywności. Tak, i za każdym takim pikiem występuje pewna ilość elektronów rozproszonych, prawda? Poziom z prawej strony wysokiego piku jest troszkę niżej, a ten z lewej strony jest powiększony o ilość elektronów, które rozproszyły się w krysztale i ich liczba jest teraz mniejsza. Ten pik taki jest skrzywiony. Za każdym właściwie pikiem. Jaka była częstość fotonów tutaj? 150 na przykład. Mogła być również 60. Elektronowolty. W tej chwili nie pamiętam. Ale wyraźnie więcej niż 80. No tak, tak. Wyraźnie. Tak, bo jeżeli by była tylko 100, to ten pik rozproszony mógłby już zupełnie, że tak powiem, ten pik ostatni mógłby już wniknąć w tą część rozproszoną. Bo ta ilość rozproszonych elektronów już przy 100 voltach już byłaby, miałaby to swoje maksimum. No to stąd widać, że chwała Bogu, że tego wtedy nie widziano, potem z Einsteina. Ci ludzie byli o tyle fajni. Nic nie tłumaczył, prawda? Nie, po prostu przebadali maksymalną, wiesz. Tak. Wszystko inne się eliminowało. No bo tylko do tego, po to właśnie chodzi, do tej górnej kreski. To dlatego, że ich źródłem ultrafioletu był elektryczny prawie zawsze. Nie, ale było, przecież wiedzieli, że jest, że są te elektrony wolniejsze, ale wszystkie je eliminowano, tylko te najszybsze. I takim ważnym zagadnieniem, które też hamowało rozwój samej jakby spektroskopii i zastosowania tego efektu fotoelektrycznego, jednym z tych zagadnień to było to, że tak naprawdę są to badania powierzchniowe, to znaczy jeżeli taki elektron jest wzbudzany, emitowany, to co widzimy, to są elektrony, które pochodzą z samej tylko powierzchni tak naprawdę. Znaczy średnia droga swobodna elektronów w zależności od energii
to są rzędy pojedynczych nanometrów albo nawet mniej niż nanometr. Więc jeżeli badam to, co wychodzi z materiału, to badam tak naprawdę to, co jest przy samej powierzchni. Stąd konieczność, jeżeli chcę to stosować w spektroskopie, wysokiej próżni, ponieważ każda nawet najmniejsza warstwa, to co się osadzi, to co spadnie, dramatycznie może pogorszyć jakość takich pomiarów, a nawet może się okazać, że to co badam, to jest to, co się osadziło na próbce, a nie sama próbka. Co prawda pomimo właśnie, że wkłady mogą wnikać głęboko, no to elektrony zwykle to są pojedyncze nanometry. I stąd też konieczność przygotowania próbek na różne sposoby, takie, żeby można było prowadzić tylko te pomiary. To jest jedna z rzeczy. No i taką spektroskopię fotoemisji można też podzielić na różne obszary w zależności tego, jakiego promieniowania wzbudzającego używamy. No jak w każdej spektroskopii jest próbka, jest jakieś źródło fotonów, detektor. I jakby druga rzecz, która decydowała o tym, że w latach 50. mniej więcej sama spektroskopia się rozwinęła, to była też zagadnienie właśnie źródeł i monochromatyzacji. No tutaj na przykładowe takie źródła na różnych długości. No i tutaj pozwolę sobie jeszcze zamieścić takie zdjęcie. To jest pan Spicer, który właśnie jeden z takich ważniejszych osób, jeżeli chodzi już o samą spektroskopię, bo to jest kiedyś takie pierwsze badania, to w takich urządzeniach wprowadzono, się już technologia wysokich próżni znacznie powiększyła te urządzenia i ten to jest pan Spicer właśnie. I na zakończenie jeszcze chciałem tutaj jeszcze ten baniak. Pana nie da baranę. To na górze? Bo ja nie, to zawsze imponuje mnie takim urządzeniem. A to możesz sobie obejrzeć w budynku 9. Nie, bo mnie tam nie wpuszczają za ja już trzy razy składałem wniosek, że mnie wpuścili do jakiegoś laboratorium. Ale da się coś zrobić. Tu jeszcze tak. Powiem się, że zaczniesz eksperymentować. Przykład. Nie, bo to jest od czasu, jak ja obiecałem komuś, że przyniosę szampana i taką kapsułkę, co krystalizują, rozpiję, żeby było chrzcić. Ja tam jest inne wytłumaczenie. Jak profesor Kruski zbliża się do laboratorium, to coś tam się psuje wewnątrz. Więc lepiej, żeby to jest. A gdzie pewnie się psuje? Nie, w laboratorium. No, nie ma za bardzo co poprzeć. Wszystko się popsuło. Już powoli ląduję, ale jeszcze chciałem pokazać zastosowania. Znaczy, no, dlaczego to jest interesujące i ten efekt fotoelektryczny dzisiaj ma znaczenie w postaci spektroskopii. To jest taki przykład widma XPS, czyli pobudzanie, znaczy promieniowanie badające to tam więcej niż 1000 elektronowoltów. To jest zastosowanie dla takich badań chemicznych. To można też wykorzystać do tego, że mogę określić na podstawie takiej spektroskopii, jakie tam wiązania występują w badanym związku. To jest widmo dla tlenku grafenu. To jest taki materiał, pochodna grafenu, do której są podoczepiane różne grupy funkcyjne, jakiś OH, tlen z podwójnym wiązaniem z pojedynczym. I widać, że otoczenie chemiczne, w jakim jest dany atom, bardzo może wpływać na to, na energię wiązania elektronów w tym atomie. Tu na przykład w zależności od sąsiada te energie trochę się różnią. No i mogę rozbić taki złożony pik na 3. I to jest dobre do nie tylko jakościowej, ale tylko ilościowej też analizy połączeń w tym materiale. No, to już coś, co dzisiaj jest bardzo ważne. Tutaj też nie chcę wdawać się w szczegóły, tym bardziej, że nie jestem kompetentny, ale chciałbym powiedzieć o tym, że to też jest ważne i rozdzielczość kątowa fotoemisji. To znaczy, w momencie, kiedy mam detektor, który powiedzmy jakiś jednowymiarowy, na którym w zależności od
miejsca na detektorze badają elektrony o różnych energiach, no to mogę też przy zbieraniu z jakiegoś z jakichś kątów dołożyć drugą oś i te elektrony w zależności od kąta, pod jakim wpadłem, też zajmą jakieś inne miejsce. No i mamy rozdzielczość kątową, co pozwala na to, żeby obserwować nie tylko jakie energie ten elektron ma, ale też jaki wektor falowy miał w materiale, bo to też łatwo się tłumaczy. No i tu przykład dla też grafenu i zależność właśnie taki pojedynczy przekrój w pionie to jest taki wykres właśnie intensywności od energii, a tutaj jeszcze dodatkowa oś związana z tym wektorem falowym. No i to się stosuje także do izolatorów topologicznych. Tutaj też można różne kierunki w strefie Brillouena skanować i cały szereg różnych takich struktur pasmowych obserwować. No i jak już zupełnie taki wyrafinowany pomiar, to można jeszcze współcześnie badać też rozdzielczość spinową, to znaczy badać w emitowanych elektronach, jakie one mają spin. Jeżeli się wykorzysta jakiś materiał, który jest bardzo odporny chemicznie i ma sprzężenie spin-orbita, no to okazuje się, znaczy duże sprzężenie spin-orbita, to okazuje się, że te elektrony o różnym spinie mogą się rozpraszać w różne kierunki i przez to też obserwować taką rozdzielczość spinową. A więc mam nadzieję, że udało mi się zaprezentować ten efekt fotoelektryczny, trochę powiedzieć o jego historii i o tym, że przyczynił się do rozwoju teorii kwantowej. Mam nadzieję, że też udało się pokazać, że te badania fotoemisji dostarczają, no są potężnym narzędziem do badania materiałów. No i że to dzisiaj odgrywa rolę w postaci spektroskopii w różnych odmianach i cały czas.